Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w 22 odcinku na moim kanale z gry King's Bounty. Jak widzicie, jesteśmy tutaj przed zamkiem Mudin, gdzie skończyliśmy naszą przygodę, mamy już 8 level, tak swoją drogą. A nie, wydaje mi się, albo te chmury stały się troszkę jaśniejsze teraz. Nie wiem, no zobaczymy, co to nas czeka w zamku Mudin. Co to, następny? Kim jesteś, co tu robisz, idź stąd, pewnie to chlupot znowu kogoś przysłał, Wynocha. Uj, no co za złośliwe stworzenie. Ruszajże, idź, gdzie masz iść. Dobra, dobra, odchodzę, bez obaw. O, jakiś taki aspołeczny typ. Co nie? O, fajny posąg. Jakaś elfka czy coś, tak to wygląda. I sowa na jej głowie. Dobrze, przynajmniej, że nie gołąb. Tu z tego co pamiętam, mieliśmy misję od starej kwachy. To była ta czarownica, pamiętacie? Strach. Dobrze, no tutaj kwacha niestety nic już ciekawego do kupienia dla nas nie ma. Tutaj odwiedziliśmy obelisk. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć te wszystkie obeliski. No mam nadzieję. Tutaj jak pamiętacie... Dom Wiedźmy. Niestety pani nie ma. Jeśli sobie życzysz, otworzę ci magazyn, lecz za wszystko, co weźmiesz, zapłacisz... Przyjdzie ci zapłacić. No tak, no... A tutaj, jak pamiętamy, rozmawialiśmy z tą czarodziejką, która tutaj była. To była córka właśnie starej kwachy. No i ona... ohajtała się z bratem naszego króla. To też był fajny wątek, no chociaż tak patrząc na nią żałuję, że nie mogliśmy się z nią właśnie tutaj hajtnąć, no bo wyglądała naprawdę bardzo fajnie. Ale myślę, że jeszcze jakąś fajną żonę sobie znajdziemy tutaj w naszej przygodzie. Jak widzicie, przeciwnicy już nie są tacy super mega silni. To był chyba jednak dobry pomysł, żeby iść tutaj na to bagno, a nie tam męczyć się z tymi jednostkami. No teraz tak zauważyłem, że ja chyba w sumie błąd popełniłem, próbując tam jakoś przebrnąć przez te krainy typu, tam wiecie, u tych gryfów i w ogóle. Takie coś mam wrażenie, że to taka spora pomyłka była z mojej strony. No ale wiadomo, no... gram po to, żeby pokazać tutaj, jak przejść to King's Bounty, jak tu można coś... uzyskać i w ogóle, więc no wiadomo, to nie będzie tak, że wiecie, że ja tutaj po prostu, o tak, siądę i pokażę wszystko perfekcyjnie, jak się przechodzi. Nie, no ja to też już jakiś czas to nie grałem, też chcę wam to pokazać mniej więcej tak, jak to przechodzi osoba, która no nie zna jeszcze wszystkiego, albo już wszystkiego nie pamięta. No bo tak jak mówię, ja nie pamiętam po prostu całej tej fabuły. Tutaj ona jest tak kosmicznie rozbudowana. Podobają mi się ci wikingowie, fajni goście. Świetnie. O, i nowa zbroja Glota, nowa zdolność. Otacza oddział magicznym polem, które chroni go i wchłania wszystkie skierowane w niego obrażenia. O! To jest świetne, to już wiem, jakiego spela będziemy często używać. Tutaj manę sobie odnowiliśmy. Tu chyba u niego, z tego co pamiętam, robiliśmy rozpierduchę kiedyś. Ma tam coś fajnego? Tarcza, ale w tarczy ma tylko plus 1 do obrony. My taką tarczę już tutaj mamy, jak widzicie. Więc się nam ona nijak nie przyda. Ale tu jest jeszcze jeden zamek. Dobra, no to idziemy do tego następnego zamku. Może tu będzie coś ciekawego. Zamek Chlezan.
O, elegancki kostur adepta magii, plus jeden do intelektu. Wiecie co? Jak dla mnie ten kostur jest słaby, ten mi się po prostu bardziej podoba, więc ja go sobie wezmę. I ten tutaj sprzedamy. Co to jest? Wilko elf. O, jakaś... Nie pamiętam tej jednostki, żebym nią miał przyjemność walczyć, ale patrzcie, jak tu ładnie ten zamek wygląda na tle tego nieba i w ogóle. Żabus chlupot. Kum-kum, ktoś przyszedł do mnie pod odwiedziny. Pozdrawiam cię, wędrowcze. Jak ci się udało zajść tak daleko i nie zniknąć w odmętach? Pozdrawienie dla ciebie, dobry człowieku. Ja człowiekiem... nie jestem człowiekiem, lecz żabołakiem i nazywam się Chlupot. Jestem panem na zamku brązowy chlezn, z kim mam przyjemność. Jestem Rychu, poszukiwacz skarbu jego królewskiej mości Marka. Wiesz, spotkałem kogoś podobnego do ciebie. Nie jesteście przypadkiem braćmi? Kogoś podobnego do mnie? Zapewne spotkałeś Bagabę. Tak, jesteśmy rodzeństwem. W zasadzie to mam dwóch braci, Bagabę i Bogisa. O, tego Bogisa to chyba na początku, w którymś odcinku tam do niego przypadkiem wszedłem. Mamy wspólną mamę żabę, która zmieniła się w królewnę. Ja jestem najstarszy z trójki. Po mnie Bagaba, a Bagis najmłodszy. A, czyli to tą jego matkę odesłaliśmy do tego hrabiego czy barona, który tam w tej wschodniej prowincji siedzi. Pamiętacie na pewno tą misję, gdzie właśnie mogliśmy ją wziąć sobie za żonę, a odstawiliśmy ją. Ciekawie się tutaj coś to łączy. Rzeczy samej my, dzieci żab, jesteśmy wyjątkowi i nadzwyczaj rozwinięci. Jeśli mierzyć ludzką miarą, to jesteśmy raptem dzieciakami. Ja jestem najstarszy, bo mam 10 lat, Bagaba 8, a Bagis jedynie 5. Słuchaj człowieku, może mógłbyś mi w czymś pomóc? Jasne. Widzisz, jestem najstarszym żabusem. Mój brat Baraga, Bagaba, nie chce mi jednak przysiąc wierności. Czy mógłbyś zatknąć moją flagę na jego domu i zmusić go do złożenia mi hołdu? No dobra, pomóżmy mu, może coś fajnego dostaniemy. Oczywiście, każdy by chciał mieć... Tak właściwie to co będę z tego miał? O, oczywiście, rzecz jasna, nie musisz się o nic martwić. 120 doświadczenia, które mało jest, ale przynajmniej tego złota trochę będzie. Dobra, to idziemy... tutaj zatknąć flagę na zamku... Znajdź zamek Bagaby i przekonaj go, aby zatknął na nim sztandar swojego starszego brata. No dobra. A tu znowu mamy tą elfkę fajną. Na moje oko to jest elfka. A fajnie wygląda, nie ukrywajmy. Nie będę ukrywał, podoba mi się. Tutaj ten posąg ładnie wygląda. Jedwabna opaska na głowę. Aha, to jest to samo. Dobra, to znowu ty, czego jeszcze ode mnie chcesz? Wiesz, twój brat Chlupot chce, byś go słuchał i chce zawiesić flagę na swojej... Powinno być ich na twoim zamku. Co powiedziałeś? Czego on chce? Nigdy do tego nie dojdzie. A ty, twoje ciało zginie w bagnie. Zobaczymy, kto zginie. Jeśli nie chcesz po przyjacielsku, zrobimy to nieładnie. No cóż, no mamy zbuntowanego wasala. Zaraz mu się tu zrobi jesień średniowiecza. No, ciekawe, może to ich matka, ta żaba tutaj. Dobrze, zniszczymy im tutaj tą obronę. Tu matka, o, a tutaj może całe rodzeństwo. Szczerze mówiąc, to jestem zaskoczony, że nie walczymy w tej misji z żabami. No to trochę jest słabe, że tutaj właśnie ten nasz... jak się nazywa? To nasze wojska zostaje pozbawione kontroli, bo w sumie nie mamy tutaj nic do roboty, możemy tylko obserwować. Jak nasi żołnierze tutaj sobie radzą w walce. Ja bym to oczywiście rozegrał zupełnie inaczej, bo już bym w tej chwili używał szkatułki szału, już bym czarami ich tam cisnął.
ale chyba tutaj nic na to nie poradzimy, że po prostu ci żołnierze zostali wyeliminowani, a przynajmniej zablokowani przez te wilki. Ale jak widzicie, już odzyskaliśmy tutaj kontrolę nad sytuacją. Tylko ta sytuacja mi się nie podoba teraz. Dobra. Tak, tu się pozbywamy wroga. Ja myślę, że wy już wiecie, co ja chcę zrobić. Dokładnie. To samo chciałem właśnie powiedzieć. Tak nie. No tak będzie dobrze. To będzie bolało na pewno go to zaboli. Aż tak fajnie on klimatycznie pasuje tutaj do tego bagna, co nie? Jakby nie patrzeć, w sumie to tam jakieś jego tereny są. On tu się pewnie czuje jak w domu. Dobrze. No jak widzicie, myślę, że tą bitwę też wygramy. Wprawdzie stracimy trochę jednostek, ale myślę, że damy radę tutaj opanować sytuację właśnie na bagnach. Co więcej, myślę, że po tej misji... To jest słabe. Co więcej, myślę, po tej misji już udamy się też na cmentarz. Przynajmniej już może w następnym odcinku. O, to chciałem powiedzieć. Po prostu opanujemy tutaj całą tą sytuację właśnie z tymi wężami, z tymi żabami w ogóle. Jak już to będzie załatwione, to wtedy przejdziemy się na te bagna, znaczy na ten cmentarz. Tam sobie też już jakoś to rozegramy. Zrobimy tam te misje właśnie z... dla tego maga, co tam na początku braliśmy, czy czarodzieja, czy jak mu tam, że mamy dostarczyć jakieś tam pergaminy, czy coś, potem te pergaminy musimy odzyskać teraz właśnie na tym cmentarzu, więc na pewno się tym zajmiemy. Ja tych odcinków też nagrywam trochę na zapas, bo bardzo fajnie ostatnimi czasy coś mi się gra w King's Bounty. Więc no jak najbardziej chcę sobie tutaj zebrać materiał przy okazji tego, że po prostu mam ochotę pograć w tą konkretną grę. Tak samo przyspieszyłem też trochę z odcinkami do Free Space'a. Więc no jak widzicie, materiał się powoli zbiera, z piratów muszę się jeszcze zabrać, tak. Tam mam tylko jeden odcinek i to na bieżąco nagrany. To mi się trochę nie podoba właśnie, że tak na bieżąco mam. Wolę jednak mieć na zapas te odcinki też nagrane. No ale to zobaczymy, jak mi tam będzie szło. Roja gluta. Glota. Dobra. Glota, glutan. Wiemy, o co chodzi. Zbroja gluta, ale to przeczytałem. Nie, nie mogę. Ale powiem wam też, myślę, że tutaj po tym, jak opanujemy sytuację na bagnach, w sensie wyrobimy tutaj wszystkie te misje właśnie dla żab i w ogóle, to myślę, że przejdziemy się właśnie też uzupełnić część jednostek, bo powoli zaczynają mi tutaj się wykruszać.
Ja bym tego jednak nie chciał, żeby te moje jednostki mi tu wymarły. Więc postaram się to jakoś tak tutaj ogarnąć, żeby zawsze mieć możliwość toczenia jednak tych walk na bieżąco, cały czas, a nie, że tak jak to poprzednio wyglądało, gdzie musiałem co walkę praktycznie iść i odnawiać sobie zapas jednostek. To było przegięcie moim skromnym zdaniem. No, tutaj to już jest koniec tego przeciwnika, zamek został zdobyty. Jak widzicie, tutaj ta walka była trochę niestandardowa, nie tak jak właśnie zazwyczaj walka o zamek, że mamy ten most i w ogóle. Chociaż tutaj fajnie wyglądałby ten patent właśnie z Heroesów wzięty, gdzie mamy mur i w ogóle. O, dużo expa nam wpadło, ale to pewnie też dlatego, że tutaj dużo jednostek po prostu było do pokonania. Dość, dość. Zdaję się na łaskę zwycięzcy. Możesz zawiesić swoją flagę. Nikt jej nie zdejmie. Więc czemu się opierałeś? Za darmo posłałeś swe sługi na śmierć. Cóż, w takim razie porozmawiaj z moim młodszym bratem. Bogis żyje gdzieś między bagnem a cmentarzem. Zawieź moją flagę na jego domu. Jestem od niego starszy i musi mnie słuchać. Spróbujmy. Jakże ty łakniesz władzy? Czy wszystkie żaboludy... Żabusy mają taką manię władania. Lubię, gdy każdy mnie słucha. Chcę, żeby wszyscy się przede mną płaszczyli. Jak dla mnie to on ma jakiś kompleks. No i to tak dość. Dziennik misji został zaktualizowany. Dobra. Tam raczej nie będzie możliwości stoczenia walki. On tutaj nawet nie ma zamku jako takiego. Ale no naprawdę, manie władzy to oni tu wszyscy mają w tej rodzinie. To chyba jakieś genetyczne. Dobra, chodź tu. Dzień dobry, łaskawy podróżniku. Witam w moich skromnych mieszkaniu. Jestem Żabus Bogis, a ty? Jestem Rychu. Przysłał mnie twój brat Bagaba. Chcę, byś został jego poddanym. Ach, te ciągłe spory o to, kto jest lepszy. Mam już dosyć. Wyprowadziłem się od nich i osadziłem w tym opuszczonym zakątku. A oni próbują mnie dopaść nawet tu. Tak, twoi bracia są siebie warci. Tak czy inaczej, czy mogę wciągnąć na twój dom flagę Bagaby? No dobra, zrób to. Może wtedy zostawi mnie w spokoju. No właśnie, no widzicie, gościu po prostu na odczepnego pozwolił wciągnąć tą flagę, żeby już bracia się od niego odwalili, więc widać, naprawdę miał ich dość. Musieli być naprawdę wkurzający. A swoją drogą już dawno żadnego skarbu tu nie wykopałem. Dobra. Więc jak mój brat znalazłeś go, znalazłem i zawiesiłem twą flagę, więc się ciesz. Dobra robota, teraz mój brat będzie mi posłuszny. Zasługujesz na swoją nagrodę. A właśnie. Niech się cieszy. Jak nie, to tam przyjadę i zrobimy sobie pieczone żabie łódka. Jakoś tego typa nie polubiłem. Jakiś... Wydawał mi się niesympatyczny. Już tutaj chyba wolę tego brata. Starszy jest, no ma jednak to prawo tutaj do rządzenia. Chodź tu. Co u mojego brata? Flaga już powiewa nad jego zamkiem? Owszem, nawet nie wiesz, jaki ten Bagaba jest uparty, ale udało się, przekonałem go. Dzięki Rychu. Dobrze wiedzieć, że w końcu uznał mnie za seniora. Cieszę się z naszego wspólnego zwycięstwa. Wygląda na to, że cała twoja rodzina się cieszy dzięki mnie. No właśnie, właśnie. Uszczęśliwiliśmy grupowo całą rodzinkę, że tak powiem. Tu jeszcze z tego co widzę mamy około 10 minut. Wiecie co? Myślę tak, czy jeszcze nie spróbować tego kostura opanować.
wtedy może jakieś lepsze umiejętności bym zyskał dzięki niemu. W sensie nie tyle umiejętności, co może jakieś lepsze statystyki, typu wiecie, więcej do intelektu albo coś takiego, bo jednak taka statystyka jak intelekt, no dla maga jest dosyć ważna. Więc zobaczymy. Tutaj już tylko w tym celu musimy sobie zebrać jakieś jednostki. Dobra, dawaj. No i tym samym sposobem tu już wykupiłem wszystko. Przyjmę się wszystkie jednostki. Tutaj wykupimy sobie chłopów do pełna, że tak powiem. A, jak widzicie, gra zapisuje się w momencie, jak ja do zamku wjeżdżam. No, ciekawe. Myślałem, że to tylko... Bo zauważyłem to samo w momencie, jak pokonałem tą pierwszą żabę z kompleksami. Nie, one naprawdę te żaby miały jakieś kompleksy. Tam już to zauważyłem, ale myślałem, że to po prostu dlatego, że bitwę stoczyły mi jakoś taki krytyczny moment linii fabularnej, czy coś takiego. Chociaż wątpię, czy to był taki krytyczny moment. No, ale tak jak mówię, uszczęśliwiliśmy całą tutaj... Rodzinku, uważam, że nie powinieneś tu już przychodzić i rozmawiać ze mną. Nic dobrego z tego nie wyniknie. No i nic ciekawego nie mają. Tutaj jak widzieliście, znowu był błąd w tłumaczeniu. Ale dobra, gra się zapisała. Ulepsz. Czy chcesz walczyć ze strażnikami o ulepszenie przedmiotu i dostęp do jego specjalnych możliwości? No tak, chcę. Zobaczymy, co tutaj Kostur wystawi. Wow. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, tutaj zniszczymy tą wieżę. Mamy jednego maga, drugiego, trzeciego. Chyba wiem, który duch najbardziej mi się przyda przeciwko tutaj właśnie tym magom. Tylko muszę troszkę punktów zebrać, tego szału właśnie. No dobra. On tu widzę ma jeszcze jedną jakąś umiejętność. Ciekawe jaka to jest umiejętność. Nie pamiętam. Nie potrafię sobie przypomnieć na szybko. Ale mam nadzieję, że jak go wkrótce do ekspie, to szybko odblokuje tą możliwość. Szczególnie, że tak jak mówię, powoli posuwamy się tutaj z linią fabularną do przodu. No i po prostu... Już za jakiś czas odblokujemy sobie kolejnego z tych duchów. Konkretnie to tą typiarę. Tą jakiej tam jest? O Boże, żebym ja pamiętał, jak ona tam miała. Ta Linda, Liana, czy jakaś taka... Lina, o właśnie. No, tak jak mówię, wkrótce już sobie ją odblokujemy, więc będziemy mieli trzeciego ducha. Oj, słabo mi tutaj coś idzie. Ale już tak myślę, gdzie by tutaj użyć mojej ulubionej ławicy. Ciągle mgławica mówię. Nie wiem dlaczego tak. Ciekawie na pewno by ona tutaj wyglądała. No dobra, a wypróbujmy tą zbroję Gluta. Co ona da? To będzie jakiś taki, wiecie, dużo dający efekt, czy jak? A, no w sumie nawet takie... Nawet przydatne, wam powiem. Chociaż, no wiadomo, zobaczymy jak to tam będzie działać.
bo może się okazać, że teraz to jest przydatne, a potem przeciwnik będzie się na strzała przebijał przez tą zbroję. No, ojejku, jejku. To musiało na pewno ich zaboleć tutaj. Czy ja tu będę miał jakieś umiejętności już? Nie, jeszcze nie mam żadnych. Ale jak widzicie, dobrze się tutaj sytuacja zapowiada. Aha, ta jednostka nie ma przez to możliwości kontrataku. A ta tarcza dobrze nawet chroni, jak widzicie. Przydatna rzecz. Może się przydać w przyszłości. Więc na pewno będę ją też starał się jakoś tam troszkę wyekspić, żeby no jednak zawsze móc jej w razie czego użyć. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się może przydać taka osłona, jaką nam daje właśnie ta tarcza. Mam nadzieję, że tu też jakiś przyzwoity poziom expa za to będzie. No tutaj sytuacja naszego wroga powoli staje się dosyć ciężka. Ciekawe, czy mogę sprawdzić, ile jeszcze punktów tej tarczy mi zostało. No to by było dobre właśnie, jakbym tutaj widział, ile jeszcze ta tarcza ma punktów. A, i zniknęła. No i nie wiem teraz, czy zniknęła, bo już ją przebili, czy zniknęła, bo czas jej trwania minął. Ale dobra, na pewno będę miał na uwadze sprawdzenie tego. Coś mi się wydaje, że tą bitwę mamy już wygraną. No i świetnie, ulepszyliśmy sobie tym samym kostur. Dużo punktów doświadczenia nam wpadło, jak widzicie. I zobaczmy zatem, jak udało nam się ulepszyć ten nasz kostur. Lawina kamieni, krótszy odpoczynek. Bo miażdżący miecz, no wolę ten miażdżący miecz. Wow, udało ci się wygrać ze strażnikami. Właściwości przedmiotu się zmieniły i teraz otrzymujesz kostur stronnika. Zobaczmy, co on daje. A, jak widzicie, nie dość, że daje plus 2 do intelektu, to jeszcze plus 10% do obrażeń od błyskawicy. Fajna sprawa, błyskawica. Muszę sobie zobaczyć, czy to jest jakiś skill, czy co. Nie widzę, może to jest jakiś czar, który będę miał potem. Ale no, ogólnie wygląda to fajnie, że takie coś nam się tutaj dostało. Jak widzicie, ja sobie od razu uzupełniam też jednostki. Po drodze właśnie na to bagno, gdzie chcę wracać. Ale muzyka jest też naprawdę fajna w tej grze. Sprawia, że naprawdę to sama ta muzyka i to takie kolorowe otoczenie sprawia, że naprawdę chce się grać tutaj właśnie w King's Bounty, szczególnie jeżeli wiecie, na dworze jest brzydko, szaro, nic się nie chce. Nie, jednak wtedy King's Bounty fantastycznie przyciąga. Jak widzicie, to już jest tutaj 22 odcinek, który ja nakręcam, a my ciągle jesteśmy na pierwszym kontynencie. Czyli patrząc na to, że średnie odcinki są po pół godziny, to jest około 11 godziny rozgrywki. Czyli no jak widzicie, to jednak nie jest rozrywka na jeden weekend. No dobra.
Tak więc oto stanęliśmy tutaj przed cmentarzem. Wszystkie inne misje mamy już wykonane. Teraz robimy misję Zagubione pergaminy i datki na świątynię. Na pewno się tym zajmiemy. Królową Gryfów to będzie dopiero na Wyspach Wolności, a tajemnicami opuszczonego zamku zajmiemy się, tak jak tutaj główną misją, zajmiemy się dopiero na około 10 poziomie. Tak więc, dzięki, że oglądaliście. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górze i oczekujcie już wkrótce kolejnych odcinków z serii King's Bounty na moim kanale. To na razie!